uznania dla tych, którzy przyjechali tutaj z Polski, podkarpackiej, z tych najdalszych zakątków. Bo to musieli wsiąść w samochody i autokary rano, żeby tu wyjść. Z serca wam dzięki, że jesteście wśród nas i w tej trudnej pogodzie dotarliście. Dziękuję. Premier rządu polskiego Jan Olszewski w dramatycznym wystąpieniu zadał pytanie: czyja Polska? To wtedy dotyczyło teraźniejszości, tamtej teraźniejszości, 1992 roku. Ale właściwa treść tego pytania brzmiała: czyja będzie Polska? I teraz po 30 latach my możemy odpowiedzieć, my potrafimy odpowiedzieć. Niestety, ta odpowiedź jest smutna, a może nawet ponura. Czyja jest dzisiaj Polska? W tej odpowiedzi będzie jednocześnie odpowiedź, czyja nie jest dzisiaj Polska. Bo jest ona przede wszystkim zdominowana przez międzynarodową finansjerę i kapitał zagraniczny. Bo jest ona rządzona przez ogromną kastę urzędniczą, która to kasta poza wyjątkami, które trzeba szanować, jest bezwolna, podporządkowana, często skorumpowana. I wreszcie jest rządzona przez struktury polityczne, których interes nakazuje trzymać się władzy, a nie być tym, czym powinna być władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Powinna być instrumentem wykonywania woli i dobra wspólnego. Wiemy, że tak nie jest i dlatego też wiemy, że te środowiska, które powinny mieć coś do współdecydowania, właściwie są dzisiaj w Polsce milczącym wymogiem. A teraz, ponieważ po tych 30 latach, które wydawały się być latami bezkonfliktowymi, kiedy można było iść do przodu, nawet bogacić się, okazuje się nagle, że koszty tej beztroski, czy takiego systemu rządzenia okazują się wysokie, do tego dołożyły się epidemie, kryzysy, nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której co postrzegamy? Postrzegamy zagrożenia zewnętrzne, wojna na naszych granicach, postrzegamy zagrożenia gospodarcze globalistycznych rozwiązań i korporacji ponadnarodowych, które dominują. Ale także postrzegamy to, co wewnątrz nas zaczyna niepokoić. Słabość gospodarki, słabość systemu społecznego, anarchię i konflikty. Co nam grozi? Grozi nam zwasalizowanie państwa, grozi nam utrata prawdziwej niepodległości osadzonej na własności polskich podmiotów gospodarczych i na wolności wyboru, stanowienia prawa i zasad funkcjonowania społeczeństwa. Jak rozumiem, to jest właśnie ten moment, w którym ci, którzy mają poczucie odpowiedzialności, powinni powiedzieć: dość. Któż to jest? To są dwie grupy społeczne, plus ci, którzy do nich dołączą, które tej odpowiedzialności wyzbyć się nie powinni. To są przedsiębiorcy, bo to oni organizują życie gospodarcze. Oni odpowiadają za swoje firmy, za swoje rodziny, ale za swoje okręgi i powinni zrozumieć, że odpowiadają za państwo. I druga grupa to są rolnicy. Nikt, tak jak oni, nie ma poczucia własności i sensu trwania przy ziemi. A zatem, jeśli są te dwa środowiska, to one muszą powiedzieć dość i one muszą podjąć ten program naprawy Rzeczpospolitej. Gdzie są zagrożenia? Pierwsze, zagrożona jest polska rodzina. Demografia jest pod szasą. My karlejemy jako naród. Społeczeństwo jest skłócone, pełne nienawiści i konfliktu. W czasie trudnym taki stan rzeczy jest najgorszą diagnozą. Druga to oczywiście kwestia, jakie rozwiązania gospodarcze powinny obowiązywać.
czyli te, które postrzegamy dzisiaj, gdzie właśnie dominacja kapitału zagranicznego polega na tym, że z Polski transferowane jest co roku ponad 130 miliardów złotych zysków i dywidend, gdzie 63% eksportu jest własnością kapitału zagranicznego, gdzie 50% inwestycji jest własnością kapitału zagranicznego, gdzie 90-kilka% wieżowców, biurowców w Warszawie jest własnością kapitału zagranicznego. Ktoś to musi powiedzieć głośno, że ten stan rzeczy oznacza, że system podatkowy, jeśli funkcjonuje, to on jest oparty o co? O opodatkowanie polskiej małej i średniej przedsiębiorczości, bo tamci z reguły nie płacą. Bo tamci wiedzą, jak to zrobić, żeby nie płacić. Ale to, co najgorsze, co musimy podkreślić, to jest stopniowa likwidacja polskiej klasy średniej. Polska klasa średnia to są ci, według mojej definicji, którzy zarabiają dobrze, konsumują bardzo dobrze, ale mają jeszcze nadwyżkę, którą mogą oszczędzić i zainwestować. To nie jest wielkie grono ludzi. Ale jeśli powiem Państwu, że w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 10% ubyło polskich małych i średnich przedsiębiorstw, tych zatrudniających od 50 do 200 ludzi. Natomiast przybyło bez mała 30% samozatrudnionych. Kim oni są, ci samozatrudnieni, którzy przybyli? To są ci ludzie, którzy rozumieją, że trzeba pracować, zarabiać, ale rozumieją, że system ich zmusza do takiego systemu zatrudnienia, do takiej metody, którą niektórzy powiedzą, jest to próba, że tak powiem, pominięcia reguły. Ale to nie oni są winni, to państwo im to narzuciło. I to, co jest sednem sprawy, to właśnie ta zapaść polskiej klasy średniej. Bez polskiej klasy średniej nie będzie państwa obywatelskiego. I musimy w związku z tym powiedzieć dość i podjąć tą pracę. I tutaj pan Jacek Czałderna mówi, idziemy w stronę Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości. Kongresu, który wskaże plan, reguły, wskaże ludzi, wskaże rozwiązania, wskaże terminy i będzie apelował do tych wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski. Dołączcie. Mamy zasadniczą jedną receptę. Brońmy wolności, brońmy polskiego bezpieczeństwa, brońmy wreszcie polskiej samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. I na koniec, moi Państwo. Jeśli chcemy coś osiągnąć, szukajmy zgody i nie szukajmy podziału. To, co się dzieje wokół nas, jest zgubne. Próba podzielenia polskich przedsiębiorców z pracownikami. Próba ukazania polskich przedsiębiorców jako bazernych, cynicznych, egoistycznych, w miejsce tego, by pokazać, jak oni powinni, a czasem są i współdziałają ze swoimi pracownikami, to jest to, na co zwróćmy uwagę. A zatem szukajmy prawdziwej solidarności, bo przecież to robotnicy nam pokazali, nam przedsiębiorcy, że kiedy się policzą, kiedy się zjednoczą, kiedy się zorganizują, to wtedy zwyciężają. A zatem, moi drodzy, nie pospolite ruszenia, a organizacja. Nie jednym ruchem, a strategią długookresową. I stwórzmy powszechny samorząd gospodarczy, który będzie fundamentem i stabilizatorem dla polskiej przedsiębiorczości i dla polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krowiański zawsze odrywa, proszę wrócić. Teraz chcę poprosić pana Marka Wołocha, dyrektora generalnego rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, który opowie o dobrowolnym ZUS-ie. Dzień dobry, szanowni państwo. Zacznę podziękować organizatorom za zaproszenie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, pana Marka i z jednej strony przepraszam, ale jest on w Katowicach. I zorganizowaliśmy też współorganizowaliśmy zaproszenie innych rzeczników, proszę Państwa, sektora BSZ, między innymi z Gruzji, z Azerbejdżanu, z Korei Południowej, proszę Państwa, rzecznik MŚP nie jest wytworem na warunki polskie, tylko jest wytworem jakby potrzeby w chwili danym miejscu i czasie i się okazuje, że w różnych regionach naszego świata tacy rzecznicy są powołani.
Ja tylko, proszę Państwa, podzielę swoją wypowiedź na trzy elementy. 10 minut nie było podobnie zaporów, że mam będę mówił szybko, przepraszam. Natomiast będę skracał. Proszę Państwa, rzecznik w 2018 roku został powołany jako instytucja, która ma realizować konstytucję biznesu. Dzisiaj troszeczkę już po okresie covidowym, po zamknięciach, zapomnieli o konstytucji biznesu. No, natomiast, proszę Państwa, w mojej ocenie, nie dlatego, że pracuję w biurze rzecznika, jest tak, że diagnoza 2017, czyli strategia odpowiedzialnego rozwoju, to jest to dokument polityczny, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów, gdzie wprost wskazano, że należy przeformułować w ogóle myślenie o gospodarce, o ubezpieczeniach społecznych, o NFZ-cie. I wówczas powstała konstytucja biznesu, gdzie rzecznik powstał prawo przedsiębiorców, ustawa o CEIDG. Proszę Państwa, zaczęły te reformy iść. I w mojej ocenie ten początkowy okres i z jakby rozmów z przedsiębiorcami, z prac z przedsiębiorcami, gdzie mamy już raczej przedsiębiorców ponad 350 organizacji, które było wielokrotnie już mówione o jednoczeniu się, rzecznik na samym początku powołał Radę Przedsiębiorców. 40 kolejnych organizacji za chwilę będzie przyjętych. Jest potrzeba zrzeszania się obecnie, jeżeli chodzi o taką wspólną pracę na rzecz sektora MŚP. I proszę Państwa, przedsiębiorcy mówili, bardzo fajny pomysł, bardzo legislacyjnie przyjęty. Ja tylko zacytuję, proszę Państwa, jeden z artykułów. Rzecznik MŚP stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców małych i średnich, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Proszę Państwa, ja tylko zwracam zawsze studentom na jeden aspekt. Proszę zobaczyć, 30 lat budowania demokracji w naszym kraju, liberalizmu ekonomicznego, obojętnie nie wchodzą w definicję. Tylko mówię jedną rzecz. Musieliśmy zapisać w tej ustawie, ale też w ustawie prawo przedsiębiorców w 2018 roku jedną fundamentalną zasadę, że musi być instytucja, organ ochrony prawa, jeżeli chodzi o nasze narzędzie, bo tutaj pan minister powiedział, pan minister Banaś, że jest konstytucyjnym organem ochrony jakby tutaj finansów, my jesteśmy organem ochrony prawa, nie konstytucyjnym, ale jakby z taką mocą kontrolną, jeżeli chodzi o legislację, o procesy różne w instytucjach i prawo materialnego. Proszę Państwa, ale to jest dla mnie finalny wyjście, że po 30 latach była jednak diagnoza słuszna, że musi powstać urząd, który będzie budował pozytywne relacje z władzą, z organami władzy publicznej, z instytucjami. To proszę Państwa, też ja mówię, spójrzmy na jeden element, gdzie my przez 30 lat powiedzieliśmy, że musimy zapisywać pewne oczywistości w mojej ocenie, by ustawa. To jest punkt pierwszy. Natomiast druga wypowiedź, proszę Państwa, to jednak jest kwestia kryzysu covidowego i zamknięcie gospodarki. Rzecznik podjął decyzję, podjęliśmy decyzję, że nie zamykamy biura rzecznika zaraz po ogłoszeniu na marcu 2020 roku COVID-a, jeżeli chodzi o epidemię. Przepisy dawały taką możliwość, zachowując wszystkie standardy epidemiologiczne, żeby urzędy się nie zamykały. Przedsiębiorcy do nas zaczęli pisać, dzwonić, że znajdowali takie prawki jak ja, albo w internecie ogłoszenia, że urzędy wrócą do pracy, jak COVID się skończy. Ja mówię, jak on się nie skończy przez 2 lata, to te urzędy będą zamknięte dla przedsiębiorców, a trochę wiedziałem, bo pracowałem poprzednio w NFZ-cie jako pełnomocnik rejestracyjny i wiedziałem, jakie są uregulowania już wówczas procedowane. W związku z tym połowicie pracownicy mieli zaraz ochronę epidemiologiczną, byli w domu na pracy zdalnej, natomiast część jakby ludzi, która funkcjonowała i chciała, były do tego podstawy prawne i przedsiębiorcy to docenili. I właśnie wówczas napisaliśmy opinię, że proszę Państwa, zamykanie działalności gospodarczej jest niekonstytucyjne. Już po miesiącu zaopiniowaliśmy projekt tych rozwiązań i dzisiaj mamy takie, jak proszę Państwa, już kilkadziesiąt orzeczeń i sądowych, i jeżeli chodzi o drugą instancję wojewódzkich inspektorów sanitarnych, są uchylane te decyzje. I my, proszę Państwa, z tym się zderzamy, że wychodzi rozporządzenie niekonstytucyjne, przedsiębiorcy nie wiedzą, co mają zrobić. Czytają Twitter, czytają Facebooka, ja stoję na stanowisku, ja to odmawiam, ja to dobro na uprawnie, nie wiem, żebym się to specjalnie tym cieszył, ale bo tę załóżkę mówię tutaj, to skończyłem jak do Uli, ale z punktu widzenia prawniczego mówię, no to trzymajmy się reguł prawnych, że rozporządzenie nie można zamykać gospodarki. I tutaj, proszę Państwa, z takiego przejścia właśnie otwartości na MŚP, zwróciliśmy do takiego zamknięcia jakiegoś przed sektorem MŚP, jeżeli chodzi o COVID. Dzisiaj jesteśmy na etapie takiego wychodzenia i chcemy też uzmysłowić jedną rzecz. Pan rzecznik już na samym początku swojej kadencji opracował 10 punktów, które są fundamentalne do zmiany myślenia o sektorze MŚP. Bo to, co my mówimy tutaj, takie drobne, że tak powiem, legislacyjne rzeczy, ale fundamentalne,
bez zmiany tych fundamentalnych zmian dla sektora mieszkań, proszę Państwa, nic nie dało do realizacji jednego artykułu czy ustnego danej ustawy. I teraz, jeżeli chodzi o ten ogromny trud dla przedsiębiorców, od samego początku jest to inicjatywa rzecznika, żeby spróbować przekonać decydentów, że skoro tutaj pan dr Kramowski powiedział, jeżeli ktoś przechodzi na samozatrudnienie, na działalność gospodarczą, to jest świadomym obywatelem, wie co chce robić, chce podejmować to ryzyko, to dlaczego ma nie mieć możliwości płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, nie mylić z NZ-em, bo proszę Państwa, tak skomplikowana materia, że na 3 godziny rozmawiania, dlaczego jest tak skomplikowana, a później dopiero można przejść do meritum. Natomiast jeżeli chodzi o dobrowolny ZUS, uważamy, że przedsiębiorcy w tej sytuacji kryzysowej, gdzie za chwilę będą spłacić po 2,5 tysiąca złotych od stycznia, proszę Państwa, bo nikt już nie bierze pod uwagę, że Polski Ład prowadził składkę zdrowotną i już widzimy dane, pierwsze półrocze 21, pierwsze półrocze 22 jest o 3 miliardy więcej przedsiębiorcy zapłacili u składek na ubezpieczenie zdrowotne i pytają przedsiębiorcy, czy ja 3 razy szybciej w związku z tym, czy 2 razy szybciej dostanę się do lekarza na NZ. To nie jest ja służby zdrowia, tylko zarządzanie tą służbą zdrowia. Otóż nie. Dlaczego przedsiębiorcy mają płacić z działalności gospodarczej składkę zdrowotną? Dlaczego z etapu, jeżeli jeszcze są na etacie czy na zlecenie, to z kilku tytułów, proszę Państwa, po prostu składkę zdrowotną. I to jest duże poczucie niesprawiedliwości z punktu widzenia przedsiębiorców. I do tego jeszcze dochodzi, proszę Państwa, z racji tej, że obliczamy z przeciętnej 60% przeciętną składkę na ubezpieczenie społeczne jako całe, to proszę Państwa, zdrowe polega na tym paradoks, że obliczana ta składka dla sektora MŚP jest bez brania pod uwagę większości przedsiębiorców sektora MŚP. Czyli ta składka skalkulowana w latach 90. na samym początku reform ubezpieczeń społecznych, ona w ogóle nie przewidywała takiego sektora jak MŚP, że te składki powinny być inaczej kalkulowane. Efekt 1418 zł średnio będą składki na ZUS tak naprawdę, plus do tego 900 minimum 800, tak średnio, jeżeli ktoś będzie miał dochodu, duża firma 100 tysięcy, to zapłaci, proszę Państwa, 9%, czyli 9 tysięcy samej składki zdrowotnej przedsiębiorstwa sam za siebie. I tutaj, żeby precyzyjnie, proszę Państwa, my nie ruszamy w ogóle zagadnień płacenia składek. Zawsze pracowników, bo to w ogóle nie na temat, tylko przedsiębiorca sam za siebie decyduje. I teraz, proszę Państwa, z racji tej, że tego ustawowo nie można było przeforsować mimo wielu rozmów, projektów, powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Mam ambicję, proszę Państwa, ja zostałem tutaj powołany jako organizator, jako pełnomocnik tej inicjatywy. Zapraszamy, zbierzemy minimum 100 tysięcy podpisów, bierze to przez 3 miesiące. Jesteśmy na etapie już zawiązywania komitetu, mamy odpowiednią liczbę członków do komitetu. Paweł Kukiz poseł się zaangażował, różne stowarzyszenia się angażują, proszę Państwa, nawet jeszcze szeroki, ja mówię w ten sposób. Płacenie składek ubezpieczenia społecznego jest apolityczne. W związku z tym namiot, proszę Państwa, tak naprawdę jest apolityczny. Każda organizacja, każda struktura, już trzy partie deklarują, że poprą ten projekt, żeby go przeprowadzić. Zbierzemy, złożymy i będzie procedowany legislacyjnie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie, to jest to jakby inicjatywa przedsiębiorców. Ona musiała być oderwana od biura rzecznika, żeby nie było tutaj zarzutu, że to rzecznik występuje przeciwko strukturom państwa. Ja to jasno komunikuję. Dlatego robią to obywatele, dlatego robią to przedsiębiorcy, proszę Państwa, żeby nie było żadnych konfliktów. Zapraszamy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o szczegóły, do kontaktu ze mną. Ja będę służył wyjaśnieniom, co dalej będziemy robić. Bardzo dziękuję i powodzenia w dalszej części. Lista do podpisywania się pod dobrowolnym ZUS-em jest przy wyjściu po prawej stronie. Można tam też poprzeć tę inicjatywę dobrowolny ZUS. Myślę, że to jest ważna inicjatywa, bo bez względu ile zarabiamy, musimy te składki płacić. Czasami zadłużamy się w ZUS-ie, a jak się zadłużymy w ZUS-ie, to ZUS te pieniądze od nas wyciągnie, nawet od naszych dzieci. Więc myślę, że warto tą inicjatywę poprzeć. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Stanisława Kruse, byłego ministra finansów. Będzie mógł odpowiedzieć do jeszcze do uczestnictwa. Do 10 minut. A zatem przeprowadzenie całej prawnej diagnozy społecznej, którą tutaj Państwa było czymś
niebywale złożony, niebywale długi. Dlatego chciałbym się zahaczyć na trzech kluczowych kwestiach, które w mojej ocenie powinny dać Państwu takie drogowskazy, czym się kierować, albo na co zwracać uwagę. Jeden obszar, to obszar związany z demografią, która bardzo się przełoży na te klasy. Drugi obszar związany z finansami publicznymi, ale w szczególności z kwestią deficytu i długu, bo to będzie pokazywało kondycję państwa, a państwo przecież będzie musiało czymś te wszystkie deficyty zasypywać. To będzie też pokazywało pewne intencje, skąd brać i ile. I trzeci obszar, który wydaje mi się, że będzie też dla państwa ważny i ciekawy, to jest obszar cen. Dlatego, ponieważ relacje cenowe i stabilności, jeżeli chodzi o ceny, mają bardzo duży wpływ na planowanie przyszłej działalności gospodarczej. Trzy tematy, trzy obszary, ale nie oznacza to, że na każdym trzy minuty. Demografia. Wyszedłbym od tego, że weszliśmy w XXI wiek ze współczynnikiem dzietności poniżej 1,3. Oznacza to, że więcej niż pokolenie, czyli 25 ostatnich mniej więcej kolejnych lat, jest to sytuacja, kiedy pokolenie dzieci jest o 1/3 mniej liczne od pokolenia rodziców. Te pokolenia, które się urodziły w końcu XX wieku, w pierwszych latach XXI wieku, wchodzą właśnie na rynek pracy. Jednocześnie z rynku pracy schodzą pokolenia osób urodzonych w latach 50., na początku lat 60., czyli pokolenia wyższych demograficznych. Zwróćmy uwagę na niezbilansowanie. Z rynku pracy wchodzą wyżej, na rynek pracy wchodzą niżej demograficznych. Przyjmuje się roboczo, że w latach 2015-2020 doszło do pewnego niewidzialnego procesu, który ma kolosalny wpływ na zarządzanie kapitałem ludzkim. Zaszła ewolucja od rynku pracodawcy do rynku pracownika. Oznacza to, że nawet w sytuacjach, jakie są tego wnioski, albo pewne konsekwencje dla państwa jako przedsiębiorców, jako osób, które zatrudniają ludzi. W Polsce mimo pewnego rodzaju zaburzeń, pewnego rodzaju kryzysów cykli koniunkturalnych, kiedy może być trochę lepiej albo trochę gorzej na rynku pracy, nie powtórzy się już tak duża presja, jak w historii, jeżeli chodzi o kwestię bezrobocia. Nawet jeżeli teraz ta rekoniunktura, która trochę nam się szykuje, nawet jeżeli ona przysporzy nam wzrost sezonowego bezrobocia w pierwszym kwartale, pewnego rodzaju presję na spadek płac wynikającą z efektów migracyjnych, czyli osób napływających w szczególności z Ukrainy, to i tak w tym długim, średnim okresie państwo jako przedsiębiorcy powinniście brać pod uwagę, że będzie dosyć duży deficyt pracowników wysoko kwalifikowanych. Dosyć duży deficyt po prostu dobrych pracowników. Oznacza to, że na bazie tego kryterium trzeba będzie konstruować odpowiedni system motywacji albo pracy z tym pracownikiem, żeby on w jakiejś mierze chciał te fale zostawić w przedsiębiorstwie. Ale czego jest to ważne? Ponieważ zbyt duża rotacja, niestabilność będzie dla nas przeszkodą. Tutaj zakończymy ten obszar. Przejdźmy do drugiego obszaru. Finanse publiczne, dług publiczny, deficyt. Zacznę może od tego, co było napomnięte przez pana prezesa Mariana Banasia. Otóż, oczywiście, państwo prowadziło podwójny budżet. Czyli ten, który gdzieś jest zatwierdzany w Sejmie, ten, który widzimy w pewnego rodzaju wszystkich publikatorach, ale jednocześnie istnieją pewne instytucje, jednostki, fundusze, które mają prawo również emitować dług, który według naszej klasyfikacji krajowej nie jest zaliczany do tego dług publiczny, ale wszystko, że Pan Skarb Państwa bezpośrednio bądź pośrednio go gwarantuje, w konsekwencji w metodyce unijnej ESA on jest zaliczany jako krajowy dług publiczny. Jeżeli przyjrzymy się pewnym planom, które są najbliższe, to ja już nie będę omawiał przeszłości. Ta przeszłość jest bardzo dobrze spuentowana w raportach NIK-u. I przy tym pozostaniu, nie będę ich teraz komentował. Natomiast przyszłość.
Otóż państwo planuje w Polsce mieć deficyt budżetowy na poziomie 68 miliardów w przyszłym roku. Ale jeżeli zobaczymy, jakie są potencjalne plany emisji obligacji przez PFR, przez BGK, przez inne instytucje, dochodzimy nie do 68, tylko do 200-210. Oznacza to, że prawdopodobnie pożyczone państwa z punktu widzenia finansowania różnego rodzaju projektów w firmie publicznej, ale także wydatków społecznych, socjalnych, będą trzy razy wyższe niż te, które widzimy w oficjalnym deficycie budżetowym. Druga kwestia, która jest z tym związana, jeżeli się tyle tego długo emituje, to pytanie, kto go kupuje. Oczywiście, jeżeli państwo ma wysoki poziom depozytów długoterminowych, to w jakimś sensie ten dług można kupować z oszczędności, albo gospodarstw domowych, albo przedsiębiorstw, albo może jest pochód zagraniczny. Otóż w Polsce mamy defekt tego popytu na dług krajowy. I ten defekt jest bardzo duży. Dlatego, ponieważ jeżeli przyjrzymy się statystyce Narodowego Banku Polskiego na 31 grudnia zeszłego roku, możemy tam zauważyć, że jest tam 150 miliardów, 150 miliardów złotych w długu emitowanym przez Skarb Państwa bądź instytucji, które Skarb Państwa gwarantuje. Czy Bank Centralny chce mieć ten dług? Pewnie go nie chciał mieć, tylko prawdopodobnie jest to tyle, ile nie znajduje na rynku popytu. Czyli jest to pieniądz, który jest pieniądzem czysto wykreowanym i wpuszczonym do gospodarki. A więc jest to coś, co będzie bardzo długo czynnikiem inflacyjnym w sensie makroekonomicznym. I teraz domykając to drugie trzy minuty, przejdę do trzeciej kwestii, do procesów cenowych. Otóż w momencie, kiedy rozpoczęła się epidemia, a następnie kiedy doszło do wybuchu wojny na Ukrainie, zauważyliśmy bardzo dużą niestabilność, jeżeli chodzi o kwestie cen. Zaczęło się oczywiście tradycyjnie od energii. Wtedy trudno było wychwycić, czy te inflacje w tych wszystkich państwach podobne źródła albo korzenie, czy one się jak się trochę czymś różni. To było wszędzie rosło, tylko w niektórych razach troszeczkę inaczej. Gdyby jak po roku możemy zauważyć wyjście tego efektu bazowego z ceny, a następnie zobaczyć, gdzie one wywołują większy bądź mniejszy efekt mnożnikowy, to zobaczymy dopiero w drugim kwartale przyszłego roku, 2023, czyli między, powiedzmy tak, marcem a majem, taki przełom pierwszego, drugiego, ale bardziej drugi kwartał. Może się okazać, że wiele krajów nagle gdzieś inflacja się rozpłynie, bo efekt mnożnikowy jest mały. A pozostałe kraje, gdzie ten efekt mnożnikowy jest dużo wyższy. I Polska niestety tym efektem jest dużo bardziej zagrożona. Patrząc na statystyki inflacyjne, które sporządza GUS, nie mamy podstaw, żeby je jakoś negować. Widzimy, że inflacja tak konsumencka jest 18%. Producencka jest w okolicach 25%. Następnie mamy bazową inflację w okolicach 11%. Te miary pod strony statystycznej, nawet jeżeli przyjmiemy, że są bardzo dobrze policzone, pytanie jest, czy dobrze odzwierciedlają obraz procesów cenowych inflacji w Polsce. I tutaj zachęcam do takiej trochę uproszczonej miary, którą w zasadzie każdy z nas może sobie troszeczkę w domu stworzyć. Jest to coś, co się nazywa perceived inflation, czyli inflacja odczuwana. Czyli taką, jaką odczuwamy, najczęściej ją się definiuje jako to, która wynika z naszych codziennych zakupów, przy założeniu, że nie możemy już substytuować w dół miejsca zakupu ani kilku produktów o tej samej jakości. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś kupuje w droższym sklepie, może te same produkty kupić w tańszym sklepie. Ale jeżeli już ktoś kupuje w tańszym sklepie, to jeszcze ma wybór między produktami brandowymi i produktami tak zwanych marek własnych. Jeżeli ktoś już zejdzie do sytuacji, że jest i w tańszym sklepie i produkuje i kupuje tylko produkty, te marek własne, które są tańsze, to liczy inflację dla produktów, które są najbardziej podstawowe. Mleko, chleb, biały, żółty, tłuszcze roślinne. Otóż na przestrzeni roku w
w kluczowych sieciach supermarketów przeprowadziłem takie badanie osobiście. Tutaj wyszła inflacja dla mleka tego white label, czyli tak zwanego mleka, mleka marki własnej w granicach 80%. Jeżeli weźmiemy nie chleb rzemieślniczy, tylko chleb tak zwany najtańszy, taki, który najtańszego w zasadzie nie ma, ona jest troszeczkę powyżej 40%. Przy czym nie bierzemy bułek, tylko chleb. Następnie, jeżeli weźmiemy tłuszcze roślinne, zarówno margaryny, jak i oleje, to zbliżamy się do 100%. Cukier na jest 100%. Mąka powyżej 50%. Inflacja odczuwalna w Polsce, tak zwana ta, gdzie nie możemy już substytuować się ani co do miejsca zakupu, ani co do obniżenia tego rodzaju tego brandowości tego produktu, jest dzisiaj w granicach 50% wykazanej konsumpcji podstawowej. Co to dla Państwa oznacza? Otóż Państwo musicie dać pod uwagę, łącząc, zwracając od procesów cenowych do pracowniczych, że większość osób w Polsce to są osoby niezamożne. Mamy tą klasę bogatą, średnią, nie mamy jeszcze w tak szerokiej oświatnicznej, a więc stąd będą wychodziły liczne presje wynikające z tego, żeby utrzymać, ale podtrzymać pewien podstawowy komfort funkcjonowania i życia. A zatem, jeżeli do tego mamy jeszcze kwestię kosztu pieniądza, dzisiaj w Polsce ona jest relatywnie jeszcze niska. Zwróćmy uwagę, że przy inflacji oficjalnej 18, usowskiej konsumenckiej, mamy stopę procentową do referencyjną 6,75. To jeszcze to nie jest wysoka, ale co to oznacza dla tych młodych ludzi, którzy wzięli kredyty mieszkaniowe, jest to wzrost płatności raty z przedziału między 100 a 150%. To pokazuje, w jakim punkcie się znajdujemy i ten punkt nie jest taki sam, jak w innych krajach Unii Europejskiej. Efekty nożykowe na inflacji są niższe, również stopa procentowa jest zasadna. Na niższym poziomie. Przekroczyłem trochę to 10 minut, już mówię 13, ale myślę, że dzięki temu przynajmniej dobrze wyznaczyłem albo zaproponowałem, gdzie poszukiwać tych punktów odniesienia, zanim wejdziemy w bardziej szczegółową analizę makroekonomiczną wielu bliższych parametrów. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że szczególnie podziękuję Panu Ministrowi Stanisławowi Kluzie, bo to jest przykład, jak osoba, która pełniła bardzo ważną i podzielną funkcję w Państwie, rozumie, widzi, czuje i chce być wśród tych, takich jak my, przedsiębiorców, którzy tak naprawdę będą rozstrzygać o losie, a my się cieszymy, że mamy takich sojuszników. Jeszcze raz piękne dzięki Panu Stanisławowi. Bardzo dziękuję. A teraz poprosiłbym do zabrania głosu pana Witolda Solskiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych PRF. Tutaj tytuł wystąpienia: umówmy się, samozatrudnieni są wśród nas. Dzień dobry. Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych PRF. Witold Solski, jestem przewodniczącym komisji PRF. Jesteśmy głosem ponad 2-milionowej grupy samozatrudnionych. Stanowimy ponad 15% pracujących w Polsce. To mało. Mamy tak zwaną małą reprezentatywność. Jesteśmy prekariatem. Mamy moc. Czy Państwo nas słucha? Czy Państwo nas dba, wspiera i pomaga? Nie. Państwo oczekują samozatrudnionych, że będą wydajnie pracowali, płacić podatki, że będą niewolnikami nowoczesnego państwa. Nie ma na to naszej zgody. W nowoczesnym państwie ani człowiek, ani jego praca nie są towarem. Człowiek wykonujący pracę tworzy relację społeczną i w niej uczestniczy. To właśnie jest sens i cel nowoczesnej pracy. Pracy, która jest relacją łączącą ludzi. Jesteśmy związkiem zawodowym samozatrudnionych, zwany UFR, który dyskutuje,
schematom, wbrew przekonaniu, lecz nie przeciwko. My nie mamy roszczeń, my mamy postulatów i chcemy o nich rozmawiać. Związek Zawodowy WPR dba o pracę i pracodawców. Przywraca godność pracy i etos zakładowi pracy, którym ludzie wytwarzają produkty i wartości. Zebraliśmy się na wspólnotę. Pytam, kto chce zmian? Kto chce się zmienić? I oto by się tobie, sobie, nam chciało chcieć. Wielu małych dużo może. Wspólne od samych siebie zaczniemy. Każdy, kto pracuje, to także obywatel. A każda firma porusza się w przestrzeni społecznej. Państwo to my. Wiemy, że wszyscy pracujemy, ale nie wszyscy jesteśmy traktowani sprawiedliwie przez systemy państwa podatkowe, zdrowotne, emerytalne. Dlatego chcemy innowacji, nie tylko technologicznych, ale i społecznych. Innowacje społeczne są koniecznością w XXI wieku. Olbrzym samozatrudnienia właśnie się budzi, a obudzeni ludzie najpierw wyjdą z siebie, a potem na ulicę. My, OZZS, tego nie chcemy. Bo domagamy się w imieniu naszych członków dialogu z państwem i współpracy. Walczymy o wspólne sterowanie. Jesteśmy głosem głosów rozmawionych. Przede wszystkim skuteczność. Kto nie chce z nami rozmawiać, krótko będzie nas słuchał. Co robimy? Chronimy naszych członków przed wyzyskiem, niesprawiedliwym i nierównym traktowaniem, przed wykorzystywaniem. Kontrolujemy prace ustawodawcze, wprowadzanie nowych przepisów i rozporządzeń. Wspieramy członków w walce z biurokracją i korporacjami. Dajemy im wiedzę o prawach pracodawcy i należnych świadczeniach. Prowadzimy własną inicjatywę projektu obniżenia stawki ZUS podczas urlopu samozatrudnionego. Walczymy o równowagę zabezpieczenia społecznych wszystkich pracodawców, pracowników etatowych i samozatrudnionych. Mamy zdolność i prawo strajkowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych i dla cudzoziemców. Jesteśmy stroną układów zbiorowych dla rzeszy samozatrudnionych w polskiej systemie gospodarczej. Domagamy się, by idea zrównoważonego rozwoju ESG dotyczyła dostawców wielkich korporacji. To tylko niektóre z naszych działań. Prekariat nie ma zabezpieczeń społecznych, a samozatrudnienie dzięki WPR nie będą już więcej prekariuszami nowoczesnego państwa. Z pozycji przedmiotowego zniewolenia wkraczamy w podmiotowe sprawstwo. Sami zaproponujemy inkluzywną umowę społeczną. Łączy nas praca. Praca pożyteczna ma funkcję alimentacyjną, lecz przede wszystkim praca jest źródłem człowieczeństwa. Praca dla dobra ludzi daje dobro. Dobro własne w relacjach czyni dobro wspólne. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu pana Roberta Skorupskiego, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Prywatnie mogę dodać, że to jest jeden z inicjatorów ruchu powszechnego samorządu gospodarczego przedsiębiorca i społecznych w jednej osobie. Proszę bardzo. Problem. I zawsze mówimy o tym samym,
Nie odnoszę wrażenia, że jest groch rozsiane bez względu na poglądy polityczne, bo mówimy to do wszystkich rządów, jakie do tej pory były i jakie są. Ze wszystkich badań, ze wszystkich raportów zawsze wychodzą te same problemy. Wysokie podatki, duże koszty pracy, niestabilność prawa i powolne rozstrzyganie przez sądy, nadmiar biurokracji i samowolne decyzje urzędników. I dosyć istotny problem, który sygnalizują ostatnio przedsiębiorcy, to problem szkolnictwa w Polsce. Krótko o procesie licytacji, bo tym problemem zawsze zajmują się wyznaczni, prezydent Polski, który zawsze o tym mówi i zawsze to wskazuje na wszystkich spotkaniach, które organizujemy. Ja pozwolę sobie zauważyć kilka niepokojących zjawisk, które w ostatnim czasie przybrały na sile i są bardzo niebezpieczne. Na pierwszym miejscu, gdy mówimy o licytacji, muszę wspomnieć o nierzetelnych konsultacjach. Szanowni Państwo, wiecie, że dziś to trzecia ustawa, to ustawa poselska. To zaniechanie kierowania projektów aktów prawnych do konsultacji z partnerami społecznymi lub prowadzenie konsultacji w sposób iluzoryczny, często bez zamiaru uwzględniania zgłoszonych uwag, to jest naprawdę niebezpieczne. Może posunę się za daleko, ale uważam, że robią to jawnie i w złej wierze. Po drugie, tajne projekty, co siódma ustawa nosi znamiona tajności. To znaczy, że ich projekty opinia publiczna poznała dopiero po przyjęciu przez rząd. Po trzecie, jeśli mówię o licytacji, to wrzutki poselskie. Przez wrzutkę poselską rozumiem złożenie projektu przez grupę posłów, chociaż materia ustawy wskazuje na to, że projekt powinien być rządowy. Tak procedowano niemal co trzecią ustawę w ostatniej kadencji Sejmu. Pośpiech i brak kompetencji. Mówiąc inaczej, pomysłów jest tak dużo, że powstaje chaos. Dziś to jedna z głównych cech procedowanych projektów ustaw. Można ją przypisać aż do co do trzeciego projektu. Jak wynika z badań, średni czas procedowania nad ustawą to 77 dni, a jeszcze dekadę temu to 200 dni. Nadregulacja to piąty i ostatni aspekt, jeśli chodzi o legislację, nadregulacja i niestabilność prawa. To klasyczny przykład psucia prawa, gdy jego ilość przekładana jest ponad jakość. O czym najpierw wiedzą przy polscy przedsiębiorcy, czego Państwo mogli wszyscy doznać przy Polskim Ładzie, o czym wiemy dokładnie, że obowiązują teraz trzy systemy w Polsce. Króciutko, bardzo króciutko o szkolnictwie, bo zarówno szkolnictwo zawodowe ma bardzo wiele do życzenia. Powiedziałbym, że przez ostatnie 30 lat my w Polsce zniszczyliśmy szkolnictwo zawodowe. O szkolnictwie wyższym nawet nie będę wspominał, bo jeszcze nie ma więcej do życzenia. Ale odpowiedzialność za to, bez względu na poglądy polityczne, ponoszą wszystkie partie polityczne, które w tym kraju rządziły przez ostatnie 30 lat. Na koniec zostawiłem, Szanowni Państwo, te kłody pod nogi to oczywiście podatki. Wiecie o tym, że w tym roku miała taka 10. rocznica, gdy zmasowaną podwyższenie podatków zafundował nam rząd premiera Tuska. Rząd premiera Morawieckiego kontynuuje politykę swych poprzedników z tą różnicą,
że zamiast podnosić stawki starych podatków, woli wyliczać nowe daniny. Tak jak Państwo pamiętacie, w styczniu 2011 roku tymczasowo zwiększono podatki z 3,7,22 do 5,8,23%. Tymczasowo. I tak rozpoczął premier Tusk proces podwyższania i wyliczania nowych danin. Przejściowo oczywiście, w cudzysłowie, podwyżka stawek VAT była początkiem zakładania pętli na szyi polskich przedsiębiorców. Po wyborach parlamentarnych w 2011 roku podniesiono nam wtedy pieniądze de facto po wszystkie podatki, bo i składkę rentową 2%, a dziś premier Morawiecki składkę zdrowotną zamienił tak naprawdę, bo to jest składkę zdrowotną, właśnie podatek. Będziemy go właśnie nie otrzymał. 10 lat temu wprowadzono między innymi oczywiście akcyzę na olej napędowy, akcyzę na wódkę, papierosy, bardzo szkodliwy ekonomicznie podatek od wydobycia miedzi z drewna, zwany kamiennym. Do tego doszły jeszcze podatek bankowy, metor, czyli jak to się jest metor, to się nazywa, akcyzę na węgiel i koks oraz kursy powiązane podatek od deszczu. Zmiana władzy w 2015 roku nie przyniosła zmian w polityce podatkowej. Mam wręcz, mogę z pełną świadomością powiedzieć, wręcz teraz to się dopiero zaczęło. Przykręcali siłę polskim przedsiębiorcom. I eufemistycznie podwyżki podatków zaczęto to nazywać uszczelnianiem systemu podatkowego. Tak naprawdę chodziło o nowe narzędzia represji. Trochę się nie zgodzę z moim jednym z przedmówców, prezesem Najwyższej Izby Kontroli, że tych urzędników ubyło, bo ja nie mówię o tym, że ich przybyło na NFP, teraz tak naprawdę chodziło o nowe narzędzie represji dla aparatu skarbowego, pozwalające ścigać zarówno faktycznych i domniemanych oszustów podatkowych. I nowe podatki wprowadzane już nie za podatkami, Państwo pewnie to zauważyli. To teraz opłaty, składki, daniny. Ja bardzo lubię to opłaty solidarnościowe. To jest takie bardzo dobrze to społecznie brzmi. Już chyba wszyscy zaczynamy się gubić, licząc te daniny i te wszystkie podwyższone podatki. Listę otwiera drugi podatek bankowy. Liczono wartości aktywów, czyli w zasadzie jest to podatek od kredytów dla sektora prywatnego, bo obligacje skarbowe są z tego zwolnione. Podatek od sprzedaży detalicznej, danina solidarnościowa, o której wspominałem, opłata emisyjna od paliw, opłata mocowa, podatek od nieruchomości komercyjnych, opłata wodna, podatek cukrowy, opłata małpkowa, podatek. Ja, szanowni Państwo, jest wpisany z około 35, ale przestałem zapisywać w 2020 roku, także na pewno tego jest już raz obiecane. Co ważne, mocno w tym czasie podniesiono akcyzę na wino, alkohol, wyroby tytoniowe, wprowadzono akcyzę na płyny do e-papierosów, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, tak naprawdę zabiło te spółki. Wdrożenie po oddzielnej płatności odbija się zwłaszcza na niewielkich przedsiębiorstwach, które ledwo wiążą koniec z końcem. Do tego dzisiaj dochodzi nam niepewność na rynku walut, kryzys energetyczny. Z kim bym nie rozmawiał w branży Horeca, wszyscy zastanawiają się, czy nie uciekać z tego pracy. Ale spokojnie, szanowni Państwo, spokojnie, bo rząd właśnie zaproponował nam też w Sejmie, Sejm to zatwierdził, rząd to uchwalił, tak zwane exit tax. Czyli za daleko nie uciekniecie. Szanowni Państwo, podwyższa litania, którą przeczytałem, nie wyczerpuje wszystkich zaostrzeń czy
podwyżek podatków czy ograniczeń wprowadzonych w sprawach podatkowych. Praktycznie dzisiaj, chyba już nie ma miesiąca, aby z rządu nie napływały kolejne pomysły i nowe opłaty, daniny i haracze. Nie ma miesiąca. Rosnące obciążenia podatkowe są konsekwencją wzrostu wydatków państwa. Rozpoczął się taki, nazwałbym to, publiczny wyścig, kto da więcej i kto przykupi wyborców i własnych pieniędzy. Pójdę do siebie pamięci, zawsze powtarzam, że jeden uchwalasz, to drugi wypinasz. Jednak nic nie jest za darmo, a propos tych wszystkich pani, aby jednemu dać, drugiemu trzeba zabrać. To państwo jesteście tą grupą społeczną, którą zawsze można, mówiąc brzydko, dojść. Od 23 lat mówię i apeluję do wszystkich, mówię o poprzednim samorządzie gospodarczym, jako jedynej alternatywy, jedynej szansy dla polskich przedsiębiorców. Samorząd gospodarczy na wschodzie odpowiedzialny za szkolnictwo zawodowe, sądownictwo arbitrażowe i partnerstwo publiczno-prywatne, którego, jak państwo wiecie, w tym kraju nie ma, nie było i nie będzie, bo żaden wójt burmistrz nie zgodzi się na współpracę z żadnym przedsiębiorcą, poza tym będzie miał CBS i wszystkie możliwe służby na karę. Na koniec, szanowni państwo, chciałem tylko powiedzieć, że te wszystkie podwyżki podatków i to, co nam rząd funduje, a myślę, że będzie jeszcze lepiej, to daj mi taką refleksję, że wysokie podatki jeszcze nigdy nikogo nie uczyniły bogatym. Życzę państwu wszystkiego dobrego i dziękuję organizatorom za zaproszenie. Dziękujemy pięknie i poprosimy panią Agnieszkę Maszkówkę, reprezentującą środowiska Polonijne, o wystąpienie. Dlatego zapraszam do Państwa do współpracy, do przeglądnięcia
koszyków różnych usług, ofert, które my mamy, może pozwolę sobie przedstawić na tej stronie internetowej, to jest www.ppug.com.pl. Tam przygotowaliśmy szeroki zakres usług i ofert dla osób za granicą, ale też dla przedsiębiorców w Polsce. Robimy dom medialny, tworzymy różne ambasady, czyli punkty informacyjne dla Polonii na całym świecie. Robimy kampanie reklamowe i marketingowe. I osoby, które są za granicą, te jeszcze, które posiadają ducha polskiego, też chcą reklamować firmy polskie za granicą. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam do współpracy i w przerwie mam nadzieję, że będę mogła omówić się. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy i poprosimy o zabranie głosu pana profesora Pawła Grąckiego, rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykańskich. Proszę bardzo. Instytucji międzyrządowej, czyli jego chodzącej z wyboru, na
kultury szczepionej na najwyższym szczeblu. Rektor z Moskwy powołał się nowy organ. Były to m.in. Europejski Bank Centralny, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, Komitet Regionów, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitet Koordynacyjny oraz Biuro Policji Europejskiej. Jak więc widzimy, Konstytucja Unii Europejskiej działana była na strukturze państwa, która ma odpowiadać za organizację życia społecznego swoich obywateli oraz za zaspokojenie ich elementarnych potrzeb. Logicznym dopełnieniem tej struktury było ustanowienie w traktacie z Maastricht instytucji obywatelstwa europejskiego. Jednym z głównych celów traktatu było ustanowienie unii walutowo-gospodarczej przez powołanie wspólnej waluty dla państw, które spełniały kryteria własne, a przyznanie władzy nad wspólną walutą Europejskiemu Bankowi Centralnemu było świadomym pierwszym krokiem ku budowie Europy zjednoczonej politycznie, czyli ku budowie państwa federalnego. Zaczęto tym sposobem realizować projekt polityczny, chociaż w samym traktacie nie było o tym ani słowa. W wyniku ustanowienia traktatu z Maastricht Unia stała się być projektem głównie politycznym, a również gospodarczym. Przy czym stało się jasne, że jest to projekt w zasadzie liberalno-lewicowy, mający na celu szybko i całkowitą przemianę rozmowy jednolitą całość w państwo federalne o wysokim stopniu regulacji. Widać coraz wyraźniej, że budowa jednego państwa europejskiego, pomimo wyraźnego historycznego i kulturowego zróżnicowania europejskich państw, przebiega według programu napisanego w 1941 roku przez polskiego komunistę, partiego zwinnego w postaci tzw. manifestu. Na jego bazie opracowano w 1954 roku tzw. plan sprawiedliwy. Czyli pierwszy projekt nowego państwa zjednoczonej nie tylko gospodarczo, ale przede wszystkim politycznie w Europie. Po 1993 roku projekt ten stał się oficjalnym programem Unii Europejskiej, programem ideologicznym o wyraźnym zabarwieniu komunistycznym, niestety, opartym o tezy manifestu. Niektóre z tych test zacytuję. Otóż w mojej treści czytamy, trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych prowadzić zarządzenia dane w celu utrzymania porządku ogólnego. Nowe państwo powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii i na nowej trakcie demonstracji. Czyli to słowo, proszę mnie, ogłoszony 100 lat publikacji w 1848 roku, w tym roku opublikowano manifest komunistyczny Marksa i Engelsa, ten manifest totalny jest dokładnym powtórzeniem marksistowskiego programu uzupełnianym zaledwie o pomysły Lenina, czyli to są te pomysły, które byli zawodowi rewolucjoniści i centralizm demokratyczny. Innym źródłem inspiracji tworzenia Nowej Europy jako projektu ideologicznego były prace polskiego komunisty Antonio Gramsciego. I tak zainspirowany program zamieszczony został w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, podpisany przez państwa należące do Unii Europejskiej w 2004 roku w Rzymie. I ta konstytucja została w referendach odrzucona przez Narody Europy. Jednak większość wytyczonych wytycznych konstytucji została umieszczona podpisaniem w 2007 roku w traktacie lizbońskim. Przy czym tym razem zachowano ostrożność i nie zaryzykowano podanie traktatu referendum, wybierając bezpieczne ratyfikacje parlamentarne. U podstaw budowania Nowej Europy znalazła się więc na harmonizację systemów prawnych członkowskich Unii Europejskiej i zasady nadrzędności prawa unijnego nad większością praw narodowych. Chodziło tu o
państwami i przez centralę, także o ciągłe ujednolicanie Europy. Była to fundamentalna zmiana idei prawa. Prawo w tym ujęciu zaczęło nabierać totalitarnego charakteru. Całe życie Europejczyków zaczęły regulować paragrafy, zaczęły ingerować nawet w tradycje i morale. Unia Europejska, ustami swoich przywódców, wyraźnie zresztą, jak już mówiłem, wspominięcie zasad demokratycznych, wprowadza w życie nową ideologię, która ma całkowicie zmienić cywilizację europejską. Tworząc hasło wzmocnienia ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, tworzona jest nowa rzeczywistość, w której odbiera się Europejczykom możliwość kształtowania zbiorowego życia zgodnie z przekonaniami oraz tradycjami większości. W ten sposób podważa się swoje strony narodów i wywołuje się do konflikta wewnętrznego. Pod hasłem neutralność światopoglądowa i religijna redukuje się w prawa chrześcijan, uderza w chrześcijański fundament europejskiej cywilizacji. Za parafanem praw reprodukcyjnych ukrywa się aborcja, życzenie, obrony praw deviantów seksualnych, ataki na instytucje małżeństwa i rodziny, a szlachetne hasło ochrona praw dziecka w rzeczywistości uderza w władzę rodzicielską. Tak zwany gender zmierza do likwidacji tradycyjnych grup społecznych, a wyakcentowanie praw emigrantów oraz ich zaproszenie do zachodniej Europy miały spowodować dyscyplinację społeczeństw. Wspólnoty europejskie czekają na napięcia między europejskimi narodami w celu uniknięcia kolejnej wojny oraz miarą granicy dominacji Niemiec. Otwórcą wspólnej Europy, pierwszym badaniem tak. Natomiast Unia Europejska odwrotnie doprowadziła do dominacji europejskich wodań, Niemiec, Francji nad sąsiednimi państwami. Razem z nią pojawiły się niespodziewanie dla obywateli państw członkowskich w dwie ważne tendencje. Pierwsza to dążenie do modelu demokratycznego, a druga to reinterpretacja, to negacja wartości chrześcijańskich i ostrych zwrotów lewo. Dzisiaj widać wyraźnie, że elity Unii Europejskiej chcą budowy nowego federalnego europejskiego państwa i aby tego dokonać, muszą rozmontować system wartości funkcjonujących w państwach narodowych oraz doprowadzić do akceptacji w społeczeństwach nowych wartości europejskich, a to jest mnożone z wyznacznymi celami, jakim jest stworzenie nowego Europejczyka, wyznającego nowy system moralny. No i tu warto zwrócić uwagę na to, że tendencja do tworzenia nowego człowieka była cechą wszystkich ustrojów totalitarnych. Dzisiaj utworzenie Federalnego Państwa Europejskiego oraz unijnych sił zbrojnych wpisane jest oficjalnie do koalicyjnego rządu reformy. Po moim rozumieniu ten drugi punkt został oficjalnie powołany przez premiera Morawieckiego bez refleksji, że program ten zmierza do eliminacji NATO oraz wpływu Stanów Zjednoczonych z Europy. Oraz, że na zawsze likwiduje narodowe państwa, pozbawi je możliwości obrony. Łatwo więc będzie przy pomocy sił europejskich, jeśli powstaną, tłumieniu wszelkiego oporu społecznego i wyruszanie posłuszeństwa wobec decyzji podatkowego rządu. Uczestnicy tej konferencji na pewno świetnie pamiętają większość, ponieważ ogłoszono w 1968 roku cytys zwracono doktrynę Brzeżniewa, czyli doktrynę ograniczonej suwerenności państw katolickich w Unii Europejskiej doktryna ta mogła przyjąć następujące brzmienie. Unia Europejska ma prawo do interwencji na terytorium każdego państwa członkowskiego wspólnoty sytuacji, gdy wewnętrzne lub zewnętrzne siły wrogie unijnym wartościom usiłują zakłócić rozwój tego kraju i zatrzymać postęp wprost, co się dzisiaj prawie dzieje, że w kraju tym zakłócona jest idea praworządności. No, może ta przestroga brzmi
jeszcze wciąż niewiarygodnie, ale przytoczę tutaj treść uchwalonej przez Parlament RP ustawy, którą w 2014 roku podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Jest to ustawa o oddziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest dziennik ustaw z 2014, propozycja 295, która daje obcym sił zbrojnym możliwość wejścia na terytorium Polski i działania z użyciem broni palnej. Ustawa ta przeszła przez Sejm bez konsultacji z społeczeństwem, a obecnie no, nie zauważyłem, żeby dzisiejsza większość sejmowa zakwestionowała tę ustawę. Szanowni Państwo, dzisiaj Unia Europejska pod przewodnictwem Niemiec odkryła karty. Jawnie ingeruje porządek demokratyczny naszego kraju, otwarcie nie mając chęć zagłodzenia Polski, dopóki nie nastąpi zmiana rządu na bardziej sprawiedliwym obecnie wymaga. Nie będę mówił o szeregu zdarzeń kompromitujących przywództwo niemieckie oraz Komisji Europejskiej wobec wojny na Ukrainie, bo są to fakty powszechne. Panie profesorze, musimy zmierzyć do Państwa. Przypomnę tylko, staram się szybko mówić. Przypomnę tylko, że Unia Europejska wymaga nam wkład należnego funduszu, mimo że ponosimy ogromne koszty humanitarne i wojskowej pomocy Ukrainie. To można to ocenić w jeden sposób. Komisja Europejska dzisiaj zakwestionowała otwarcie wszystkie idee będące liderem założycielskim Unii Europejskiej. Nie jest to ta sama Unia, do której występowaliśmy. Konieczne więc są głębokie zmiany, na które, na które możemy jeszcze tylko nadzieję, bo Komisja nie jest idea demokratyczna. Możemy doliczyć na to, że coraz więcej społeczeństw w Europie będzie wybierać co najmniej niemiecowe. A na razie nasz rząd powinien, moim zdaniem, skorzystać z rad, których udziela między innymi zresztą doświadczony europoseł Jacek Sawicki, który otwarcie mówi, że należy zaskarżyć Komisję Europejską pod SUE za bezprawną blokadę KPO. Pożyczyć pieniądze gdzieś indziej, pozbawiając Komisję Europejską na żywie szantażu, opuścić fundusz odbudowy powrotowy, zablokować kilka 5-5, założyć weto wobec dyscypliny podatkowej, zablokować przyjmowe linie wydatki, mające swoje wsparcie przedłużenia funduszu odbudowy, który nam zablokowano, a mimo to mamy go spłacać, i zawiesić udział w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Proszę pana, kiedy zakończymy drugą część, zaraz zaczynamy trzecią. Że nie będzie o tym, żeby wystąpić z Unii Europejskiej, tylko żeby dołożyć wszelkich starań, by ją wewnętrznie